Dawaj palgumę! Pełna moc! Przejdźmy do materiału Norberta ze skuterem. Takim by dziadek pojeździł, co? No i jesteśmy przed salonem skuterów, który ładne udało mi się intro znaleźć w ogłoszeniu na Allegro. Salon mieści się przy ulicy Drewnianej 4 w Krakowie i nazywa się Mototrip. Są tutaj motory, skutery i kłady i miejmy nadzieję, że tutaj właśnie znajdziemy skuter dla dziadka. Wcześniej dogadywałem się telefonicznie, także halo, halo, dzień dobry. Cześć, witaj. Ale no dobra, to, co mamy specjalnie dla twojego dziadka, no, to jest Kymko. Najczęściej zużywany przez dostawców pizzy, kurierów, produkty nie do zajechania. Czyli jak oni tego nie zajechali, to dziadek tym bardziej tego nie zajedzie. Coś bardziej solidnego, tak? Dokładnie tak. I który z tych? Słuchaj. Nie kojarzyłem tej marki, ale ja też się nie znam na skuterach w sumie. Miałem jakiegoś Chińczyka najtańszego chyba za 2000, a to dawno temu kupionego. No to tak sprawca nam mówił, że jak nam go sprzedawał, to mówił, że to nie jest ta najniższa półka, tylko pół półki wyżej. Że generalnie nie jest to jakiś najgorszy chiński shit. Ale wam powiem, jeździł bardzo długo w sumie. Te skutery je chyba tak łatwo nie da się zajechać. Jak jeździłem, dużo też wypadków było na skuterze. Ja sobie między innymi bliznę zrobiłem, jak jeździłem zimą po lesie. Szybko. Ziemia jest bardzo twarda zimą, więc wam powiem, wszystko jest jak kamień mniej więcej. I no, na zakręcie tam trochę mnie zniosło. Co ciekawe, w ogóle nie czułem bólu z tego zimna. Były przygody i skuter, nie wiem, raczej się nie da zajechać specjalnie, chyba że no właśnie tak tutaj przykład kurier, tak, dostawca, no to jak jeździ non-stop tym po ileś godzin, no to może faktycznie. To jest. Czyli to wychodzi paliwo z piątkę litr, 15 zł za 100 km. Tak niż tramwajem, niż autobusem. Dokładnie. Tak są nad jeziorko. No i dziadek jest, no tak są nad jeziorko z babcią? Bez, gdzie? Mógł być fajnie. No i co? I tyle. Czego bez babci. Kasku nam brakuje, jeszcze kasku. Ale po co? W ogóle bez. Bez? Bez. Dziadek ma twardą głowę, ale wybierzmy mu może jeszcze jakiś chodźmy kask. Do kasku. Dobra, chodźmy do kasku. Myślę, że darujemy sobie różowe akcenty i kaktusy. A może coś takiego bardziej... Nie, no mi się podobają te te ananaski jakieś, kaktusy, czy to co jest. Fajne. Jest spokojnego? Wiesz co, ja myślę, takiego że pod możemy... skuterek. Pod skuterek możemy mu zaproponować kask, który już jest fajnym modelem marki LS2. Szczerze, wydaje mi się, takiego starszego człowieka bardziej pasował retro taki kask, jak taki tam były chyba. Fajny, no? Dokładnie tak. O, takie bez tej klapki na oczy to są? Tylko wtedy się jakieś gogle zakłada na oczy? Co się zakłada na oczy wtedy? Okulary na basen? Ja widziałem gdzieś na paperze fajny gogle, czekajcie. O, takie! W takich goglach byłby szefem szosy. Prawda, że pasują? Dla dziadka? Taki retro kask. Wydaje mi się, że dziadkowi by bardziej pasował taki o kurde, ale drogie. Taki byłby kozak. Tu w ogóle, no, wygląda wypasionie. Albo taki coś. Prawda? Jak czapka jakaś. Taka, nie czapka, przepraszam. Rękawica. Rękawica na przykład, nie wiem. Znaczy, bramkarska czy coś. Kurde. A to w ogóle ma daszek, żeby słoneczko nas nie raziło. O, z płomieniami. Taki dobry kask do zapierdalania po drodze. Bejsbolowa, no bejsbolowa, czy no, może bejsbolowa rękawica, no właśnie, właśnie. Ale kończyło mi się z jakąś rękawicą. A to na głowę jest, nie? A tu właśnie te gogle są zsuwane, proszę bardzo. Taki retro kask mimo bardziej, ale no to, no, to ja tylko tak sobie mówię. Da się rozpędzić walnąć baranka w ścianę? Spróbuj. To poza kamerami to zrobimy. A z rozmiarem? Słuchaj, jeżeli chodzi o rozmiar, to tutaj no... Nie no, baranek w ścianę by this zobaczyłbym. Nie, jak będzie... 10 tysięcy lajków, baranek w ścianie w kasku. Tak mogło być. Nie no, ja bym zobaczył takie coś. To co, panie prezesie, będzie jakaś zniżka? A, oczywiście, jak zawsze. Z kodem rabatowym DIS 5% zniżki, oczywiście. Zawsze, same najlepsze ceny. Polecam serdecznie. Najlepsze ceny, dobry towar, szybko i tanio. Polecam. Nie, ten gość tak bardzo nie miał emocji, prawda? No... Ja tu tylko sobie tam. To co, panie prezesie, będzie jakaś niska? Oczywiście, mi nie przeszkadzaj. Oczywiście, jak zawsze. Same najlepsze ceny. Polecam serdecznie. To co, słuchaj, możemy zrobić jakąś jazdę testową? Możemy go już odebrać? Może ja bym się przejechał? Dawaj z drifta skuterem. Przyjechał i nasz transport po skuter. Pani Grażynka. Dzień dobry, pani w jakiej sprawie? Dzień dobry, ja po skuter dla dziadka. Taka akcja była w internecie niedawno. Aha, fajna akcja w internecie? Super, bardzo mi się podoba. Pan coś mi ej, nie no, fajne to! Dobra, pierwsza jazda, zobaczymy, czy będę w stanie dziadka nauczyć. Ale łatwo! Łatwo jak diament na challenge'u. Ale gówno jebane twu!
No, żartuję, ale co, że ten materiał? Mi się wydaje, że dużo osób nadal postrzega Norberta przez jego przeszłość, ale tak czysto obiektywnie powiem, spoko te materiały robi, naprawdę spoko są te materiały. Przysięgam wam, że nie trenowałem przed kamerą. Czekaj, ja, że dla dzieci materiały, a nieważne dla kogo. Mimo jakościowo zmontowany pomysł jest okej. To jest strasznie łatwe, powiem wam, nigdy w życiu nie jeździłem. Szczerze wam mówię, przed kamerą też nie ćwiczyłem, pierwszy raz wszedłem na skuter i da się na tym jechać. Także mam nadzieję, że dziadek równie szybko to ogarnie, więc teraz nie tracąc czasu, ładujemy do mamusi na pakę i jedziemy dać skuter dziadkowi. W końcu jestem niesamowicie ciekaw jego reakcji, jak on na to zareaguje. Dobra, mamy dziadka, jadę po niego i zaraz pokażemy mu niespodziankę. Mamy tą kamerkę zamontowaną, jak coś tu powiem, że to jest samochodowa. Taka, wiecie, że na przód niby. Dobra, oby się nie skaptą. Jak kiedyś... Trelewałem, a to moją mamę, bo ona nie ogarnia za bardzo, że jak wyłączę monitor, to komputer wyłączyłem. Jakiś czas działało. Cześć dziadziuś! Jak tam, jak się czujesz, siema? A tak, jakiś śpiący jestem. Długo czekałeś? Przepraszam, ale jeszcze... Nie, chwilę. Powiedz mi dziadziuś, ty się nie nudzisz w domu ostatnio, co? Co? Nie nudzisz się w domu ostatnio? A z tej roboty? Mecze oglądam, kuźwa. No da, no ale po mundialu to co będziesz robił? Nie wiem. No właśnie. Nuda! To jak u mnie na kanale. To wysadzamy dziadka z auta. Wysadzamy dziadka z auta. Chodź dziadziuś na chwilkę, muszę coś pokazać. Dziadziuś, słuchaj. No, no. Mamy dla ciebie niespodziankę. Widzisz, dziadek tam stoi? Co ja robicie? Nie, dziadziuś, poważnie. To jest skuter dla ciebie. Nie, no. No nie. Będzie łezka uroniona? To jest skuter dla ciebie, dziadziuś. Kask masz. To jest twój skuter, dziadziuś. Spodziewałeś się? Nie wolno ci, dziadek. Ale możesz sobie skuter zapalić. W szoku. Piękne, piękne chwile przeżywam w tym filmie, szczerze. Fajne, no. Jak ktoś może powiedzieć, że to jest złe i tego, i skrytykować? Fajny ten materiał, nawet ja się tutaj poruszam, tak szczerze, to jakoś tak... Cieszę się szczęściem Norberta, naprawdę tutaj, i szczęściem tego dziadka. Cieszy mnie to, jakoś tak wewnętrznie czuję się lepiej. Teraz Norbert odjedzie tym motorem, powie, że to prank i to jest jego skuter nowy. Nie no, tak by nie zrobił chyba, ale... Nie bój się nic, ja ci pogadam, Jezu dziadek, jakiego ty masz stresa. A to dziadek nigdy na skuterach nie jeździł? Przecież za naszych czasów, za czasów naszych rodziców, motory, skutery były bardzo popularne, bo samochody były super drogie. I ludzie jeździli właśnie takich gdzieś tam nawet samemu, gdzieś tam trupach montowanych, czy tam czasem od zera robili te motory, właśnie z jakichś tak części i tak dalej. Przynajmniej tak wiem, że... Moi rodzice mieli, przynajmniej na pewno ojciec sobie zrobił jakiś tam motor. To były jeszcze takie chyba ala dziki, albo były jeszcze jakieś inne, no bym mógł powiedzieć, ale jak dzik motor. Takie coś na przykład jeździło. No widzicie, tak wygląda dzik. Czasy naszych rodziców, tym się jeździło, no widzisz, nawet mogłeś transporty, ty jak taksówkarz trochę, na pakę i cyk, i pojechał. No i przygazuj lekko. No i on już jest odpalony. I teraz, dziadziu, jak go pniesz, to on się zrzuci z tego kopyta. Pnij tego, albo pnij po prostu. O, dobra, już jest poskładany. Te i buty, teraz... te buty. Mój ojciec takie same nosi czasem, takie klapki, ale na, właśnie na lato czy coś. Te buty bardzo popularne są ogólnie wśród troszkę starszych ludzi. Katnie. Hamuj, 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 a gdzie hamuj. Jest? To jest zły podkład muzyczny. Zły podkład muzyczny jest, czat. Dawaj pal gumę! Pełna moc! Czy wejdzie w beat? Yes! Lol, ale idealnie wszedł. Idealnie. Żeby
żebyś coś przekąsił. Chodź, tutaj. No coś bym właśnie wtrącił. No to jem. No ty jesteś biedaczko głodny. O, pewnie, wnuczu głodny. Biedne dziecko kochane, muszę cię nakarmić, moje serce. Ach, instynkt moje babci, serce. Babci. No jak mi, ale jak mu tam pięknie, słodko babci, mówi. Pięknie. No, babcia. Obiadek zjedzony. Dziękujemy tobie, kochany wnuczku, za tak miły gest. Twoim widzom jeszcze raz bardzo dziękujemy. Jesteśmy strasznie z januarym mężem moim wzruszeni. Łapeczki w górę. Dziękujemy. Nie no fajnie, nie, mnie to bawi, mnie to bawi, dam łapeczkę. To dobrze, jeden dumna z ciebie. Ooooo, w ogóle szczerze najbardziej mnie porusza, jak widzę na mieście, nie? Idę sobie po Wrocławiu i widzę na przykład starszą parę takich ludzi gdzieś, nie wiem, po 60-70, już takich naprawdę starszych. Babcia, dziadek idą za rączkę. Ładnie, to jest tacy, dosyć dostojnie ubrani, ładnie. Razem po tych schodach wchodzą. Idą dalej za tą rączkę, naprawdę. Ciepło się robi na serce, jak widzi się takie związki, które przetrwały tam, nie wiem, 50 lat małżeństwa, nie? I są szczęśliwe razem jeszcze i potrafią stać ich na to, żeby się złapać za rękę idąc po mieście, bo jak spojrzycie na takie starsze, nie wiem, na waszych rodziców i tak dalej, czy oni idą po mieście łapiąc się za ręce? Raczej nie. Raczej większość myślę, że nie. Rzadko się widuje. Więc naprawdę to jest jedno z takich najbardziej mnie poruszających rzeczy. O Jezu, ale nas babcia wycałuje w tym odcinku. No, muszę wyczaić prosiwie gdzieś tam jakieś miejsca. Miejsce, gdzie jeździć. O, babcia wam wysyła buziaka, wy też możecie babci buziaczka w komentarzach. Dziadziowi kciuka w górę za odwagę, że się odważył wsiąść na skuter. I co, zostawcie suba na kanale, jak chcecie gdzieś więcej fajnych materiałów gdzieś tutaj. A my kończymy. Jeszcze sobie z dziadkami. Jeszcze raz dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy. Aha, dziękujemy. Słuchajcie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Skuterem jedziemy. Czy coś takiego. Czemu aż tak liże? Ty myślisz, że ja liżę Dubska? Szczerze, nie czuję żadnego hejtu. Oglądam zupełnie obiektywnie. Materiał mi się podobał i tyle. Jak ktoś widzi, że materiał Norberta się komuś podoba, to jak możesz, wiesz, jakby jeszcze żyjesz tą przeszłością sprzed iluś lat, nie potrafisz spojrzeć na niego teraz, jak to robi, jaki jest. Znaczy nie mówię, że się jakoś bardzo zmienił, ale content, który tu wrzuca i te pomysły mi się szczerze podobają. Gdyby takie coś zrobił Ksajo, pewnie byście spropsowali w chuj. O, jak zajebiście i kurwa w ogóle super Marcin. Zrobił to Diz, no, pewnie na Allegro wystawił skuter, pewnie na Allegro wystawił. No to jest takie typowe dla Twitchatu, ja nie rozumiem, czemu nadal żyjecie tą przeszłością, to już było ileś tam x lat temu. Spójrzcie na tego człowieka teraz, no robi fajne rzeczy, no oglądałem ostatnie no trzy materiały na ciebie kanale. Okej, okay. nie jestem fanem, nie wiem, unboxingów jakichś tam, które robi, nie oglądam tego. Ale takie vlogi z życia, które tworzy, są fajnie jakościowo zrobione. Jest tam jakiś scenariusz napisany, dzieje się. Nie mówię, że robi jakieś przezajebiste rzeczy, ale robi fajne rzeczy. Streamów może też nie za bardzo oglądam. No ale ja oceniam tylko te filmy, które oglądam, czyli to wyrobione community. A myślę, że moje community, no jest trochę, że tak powiem, tych osób, no ale to już tak powiem, to już odchodzi ci ludzie, bo tu już nie ma tego kontentu, który kiedyś był, tak? Już dawno tutaj nie ma takich toksycznych donacji, pas z disem i tego wszystkiego, więc ci ludzie sobie poszli gdzie indziej.